tytuł na gazecie.pl: Faszystowska gala Trumpa. Jak wygra, chce wyprowadzić wojsko na ulicę. No więc po przeczytaniu takiego tytułu myślisz sobie, o rany, no po prostu no, mamy do czynienia z czymś bardzo poważnym. Faszystowska gala. I zaczyna się tak. Donald Trump zorganizował w Nowym Jorku wiec, na którym zapowiedział masowe deportacje i snuł wizję o wewnętrznych wrogach, których wypleni przy pomocy wojska. Amerykańskie media w obliczu coraz bardziej niebezpiecznych i utrojonych pomysłów zachowują się co najmniej dziwnie. I następnie w tym samym tekście jest napisane, bo to jest naprawdę wręcz przykładowy mechanizm, jak się buduje tę narrację. Madison Square Garden, Nowy Jork. 85 lat temu, na kilka miesięcy przed tym, jak niemieckie samoloty zrzuciły pierwsze bomby na Polskę, wielki wiec zorganizowali tutaj amerykańscy naziści. Ta czarna karta w historii Stanów Zjednoczonych przypomina się dzisiaj, szczególnie mocno, w niedzielę 27 października, dokładnie w tym samym miejscu wiec urządził Donald Trump. W tym samym miejscu. Nie, no słuchaj. Że w tej samej Ameryce. Ja ci powiem szczerze. To się przypomina. Poziom manipulacji jest tak nieprawdopodobny, że... To już jest po prostu skretynienie jakieś takie, bo to czasami... Jest taka powieść Karta Vonnegutta, Matka Noc. To Amerykaninie, który zostaje amerykańskim szpiegiem, ale w III Rzeszy jako propagandysta wymyśla te antyżydowskie rozmaite narracje i on wymyśla w przekonaniu, że on wymyśla rzeczy tak głupie, że to raczej ośmiesza prawda, tych wszystkich nazistów, a chodzi o to, że oczywiście absurdalny pomysł literacki, że on nadając w radiu do Amerykanów jako taka wolna Europa nazistowska na Amerykę, specjalnym kodem polegającym na przydechach, pokasływaniu, chrząkaniu i tak dalej, przekazuje informacje jakieś tam szpiegowskie, najważniejsze. Mniejsza z tym. Chodzi o ten mechanizm, że właśnie on po wojnie nagle się bohater orientuje, że te wszystkie brednie, które on produkował w ramach... Były traktowane poważnie. Nie? I spotyka jakichś zwariowanych staruszków, którzy są naładowani tą jego propagandą i na śmierć to wierzy. Więc coś podobnego się zaczęło dziać, chyba mam wrażenie, w obozie lewicowo-liberalnym, że on już tam chyba ci ludzie, którzy tam pracują wyborczy, no nie wierzę, żeby aż tylu idiotów się udało aż tak strasznych znaleźć. Oni się muszą śmiać z tego, co oni wypisują. Ja jestem w stanie, wiesz... Co trzeba wymyślić, bo w tej samej hali na przykład Madison Square Garden, bo to jest w ogóle największa hala w Nowym Jorku. Wszystko. Koncerty, tam było spotkanie z Janem Pawłem II, koncert Beatlesów, koncerty wszystkich możliwych gwiazd rocka. W Cyrku Zalewskich na Pradze, na Tamce, co ja wygaduję, w Cyrku Zalewskich na Tamce przed wojną odbył się sławny wiec RNR Falangi. No to zawsze można powiedzieć, że jak ktoś w Muzeum Chopina, bo to dokładnie to samo miejsce, coś zrobi w Muzeum Chopina, to jest to w tym samym miejscu, gdzie przedwojenni polscy faszyści, prawda, no to możesz więcej, krzyczeli prawda? O tym, Warszawa. Że Żydów do Izraela. Warszawa, miasto, w którym odbyła się defilada przed Hitlerem. No. W tym samym mieście odbyła się dzisiaj defilada przeprowadzona przez polskie wojsko. To jest, to nie wiem, czy na to...